Nagrywamy ten odcinek w święta, przed świętami, więc zacznę od życzeń. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. I Bobek też wam tego życzy, czyli mój kot Bob, którego zwalniamy. A teraz ciekawostki windsurfingowe. Wczoraj wieczorem, leżąc w łóżku, pomyślałem, że na pewno każdy z was wie, że żagiel musi się otwierać na topie, ale tak naprawdę niewielu z nas wie, dlaczego i po co on się otwiera na topie. Jest to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe zagadnienie. Dzisiaj będziemy gadać o dwóch rzeczach. Właśnie o twiście żagla i o stateczniku. Ale o bardzo ciekawej rzeczy statecznika, czyli o jego położeniu. No więc pierwsza rzecz. Twist żagla. Żagiel jest to nasz silnik, który jest napędzany przez wiatr i chodzi o to, żeby ten wiatr się uślizgiwał i musimy pomyśleć o tym, jak się czuje żagiel. Czyli wiatr uderza w żagiel i chodzi o to, żeby przepływ wiatru był laminarny, żeby nie było turbulencji z tyłu bądź z przodu. I dlaczego ten żagiel jest taki skręcony? Czyli mamy twist, czyli jest firana na górze. A to dlatego, że prędkość wiatru na poziomie wody jest zupełnie inna niż prędkość wiatru tu, gdzie trzymamy wiatromierz, i zupełnie inna niż prędkość wiatru na wysokości 5 czy 6 metrów, gdzie mamy ten twist. Wiatr pędząc przykleja się do wody i zwalnia. Więc spróbujcie kiedyś zrobić eksperyment, złapcie wiatromierz na powierzchni wody, zobaczcie, że jest znacznie mniej tego wiatru. Później na wysokości oczu jest więcej, a gdybyście dali radę postawić wiatromierz na 5 metrach, to okaże się, że tego wiatru jest jeszcze więcej. I tu ciekawostka, czyli na żagiel nie tylko działa wiatr, który wieje nam normalnie, ale również wiatr pozorny. Jest to wiatr, który jest spowodowany prędkością naszej deski. Czyli wypadkowa wiatru nie jest taka jak normalny kierunek wiatru, nie jest taka jak w samochodzie, że wieje nam w twarz, tylko troszkę po skosie, pomiędzy nimi. I dlatego twist u góry jest potrzebny, dlatego że u góry składową tego wiatru pozornego, czyli tej jakby sumy wiatrów pozornego i zwykłego, na składową składa się bardziej ten wiatr naturalny, a nie nasza prędkość, czyli de facto góra żagla płynie bardziej z wiatrem niż dół żagla. Inaczej, na górę żagla wiatr uderza bardziej prostopadle, a na dół żagla bardziej z przodu. I dlatego mamy twist. Jest to związane tylko z różnicą prędkości wiatru względem wysokości ziemi. Jest to bardzo ciekawe. Czyli nisko wiatr wieje tak, a im wyżej, tym wiatr wieje tak. Bardziej od tyłu w nas wieje. Czyli na topie żagla wiatr nas popycha od tyłu troszkę. A tu na dole jakbyśmy płynęli pod wiatr. Więc to jest pierwsza ciekawostka. Moim zdaniem bardzo fajna. Druga ciekawostka świąteczna. 2018, koniec roku. To statecznik. Pływamy, załóżmy, że płyniemy na slalomie. Mamy ten swój statecznik 36, 45 i płyniemy sobie. Większość z nas myśli, że płyniemy na desce, na rufie deski. Natomiast statecznik służy tylko po to, żebyśmy nie dryfowali, żeby nie było spin-outu, żeby nie dryfować. I on jest tak jakby tylko takim mieczem, jak w łódce miecz, żebyśmy się o nie odsuwali. Ale on nie jest aż taki, znaczy jest ważny, ale nie jest aż taki ważny. Natomiast ciekawostką jest to, że nasza masa naszego ciała rozkłada się mniej więcej porówno i oddziałuje mniej więcej porówno na dno deski, na ten wycinek ostatni deski i na statecznik. Czyli powiedzmy, ja ważę stówę, to 50 kg utrzymuje rufa deski i 50 kg utrzymuje statecznik. I teraz właśnie ciekawostka. Jeśli stateczniki zazwyczaj są przechylone do tyłu o 4 stopnie, czyli tylna krawędź, krawędź spływu jest przechylona 4 stopnie do tyłu, ale jeśli spróbujecie zrobić eksperyment i przesuniecie statecznik bardziej do tyłu, do 5-6 stopni, nawet tak, żeby wystawał z przodu ze skrzynki, a z tyłu się schował, to nagle poczujecie, że deska wychodzi z wody i zaczyna lecieć. Jeśli poszukujecie takiego efektu, to znaczy efektu lotu, efektu tego, żeby nam się nie przyklejał dziób, żeby bardziej się rozpędzić i żeby frunąć na samej rufie, tak jak robią to zawodnicy w Pucharze Świata czy na mistrzostwach różnych, to walnijcie statecznik do tyłu mocno i okaże się, że decha frunie. Dlatego, że te standardowe 4 stopnie
To jest tylko tak dla bezpieczeństwa. Natomiast jeśli chcecie pojechać na krawędzi i chcecie się jeszcze rozpędzić i zrobić lepszy czas GPS, walnijcie statecznik do tyłu. I wtedy decha się podniesie, powierzchnia zmoczenia się zmniejszy i zaczniemy szybciej lecieć. Jest to naprawdę fajne wrażenie. Spróbujcie, pomyślcie o tym. Mam nadzieję, że niedługo wiosna przyjdzie i będziemy mogli poeksperymentować. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt i wszystkiego dobrego i samych przygód i sukcesów w roku 2019. Aloha!